Wiadomo, że ten zespół Warty jest zupełnie inny, jak był parę miesięcy temu. To samo można powiedzieć o wyniku meczu pomiędzy obiema drużynami. Jesienią Warta przegrała z Wisłą Płock 1-2 w debiucie Dawida Szulczka, a teraz bez większych problemów rozprawiła się z Nawciarzami, zwyciężając 3-0. Było to dla nas bardzo ważne, kluczowe spotkanie. Wykonaliśmy bardzo dobrą pracę w tej rundzie. Natomiast wygrywając dzisiaj tutaj, możemy taki duży oddech wziąć i przed tym spotkaniem trudnym, które nas czeka z Lechem i później trudnym wyjazdowym z Wisłą Kraków, na pewno zdecydowanie łatwiej nam się będzie wracać do Poznania. W sobotę od pierwszego gwizdka sędziego głównym atutem Zielonych był umiejętny pressing, z którym zawodnicy Wisły mieli spore problemy. To właśnie wysokie podejście piłkarzy Warty pod pole karne rywali przyniosło bramkę numer 1. Bramkarz gospodarzy Damian Węglarz podał wprost pod nogi Miłosza Szczepańskiego, który nie pomylił się z kilku metrów. Wynik 1-0 dla Warty utrzymał się do przerwy. Pierwsza połowa z naszej strony nie była pod względem jakby jakości rozegrania, ale pod względem takim organizacji gry w defensywie nam brakowała. Mieliśmy wielkie odległości i z tego sme nie potrafili się dostać do meczu i w pierwszej połowie lepiej wyglądał zespół gości. Po zmianie stron Warta nadal przeważała, ale długo brakowało konkretów pod bramką Wisły. W ostatnim meczu z Piastem Zieloni mieli sporo pecha, a że w sporcie suma szczęścia zawsze równa się zero, to w końcówce sobotniego starcia Fortuna uśmiechnęła się do Dumy Wildy. W 83 minucie Mateusz Kupczak uderzył z rzutu wolnego, a piłka po rykoszecie zatrzepotała w siatce. Dwie minuty później wprowadzony z ławki Frank Castaneda przejął futbolówkę na środku boiska, przebiegł kilkadziesiąt metrów i precyzyjnym uderzeniem pokonał gol kipera Wisły. My dzisiaj wyszliśmy na ogromnej determinacji. Wrócili moi kluczowi piłkarze po chorobach. Ten tydzień wyglądał dobrze. Mówiłem już o tym na konferencji przedmeczowej. I dzisiaj zostało to potwierdzone. Byliśmy demonami pressingu w tej pierwszej połowie i kapitalnie się to oglądało. W drugiej połowie już w bardziej wyważony sposób. Wiedzieliśmy, że mamy Kastę i Jasona, którzy są świetni z kontry i też się to potwierdziło. Wygrana z Wisłą Płock znacząco przybliżyła Wartę do utrzymania w lidze. Jeśli w poniedziałek Brukbet Termalika Nieciecza przegra bądź zremisuje z Górnikiem Łęczna, Zieloni będą pewni gry w elicie w kolejnym sezonie ligowym. Tak się bawią, tak się bawią, że...